29 października. Usiądzie, aby wytapiać i czyścić srebro. Księga Malachiasza, trzeci rozdział, trzeci wiersz. Nasz Ojciec Niebieski, który dąży do tego, aby swoje dzieci doprowadzić do doskonałej świętości, wie, na ile niezbędny jest przepływający płomień. Ten, kto wykonuje obróbkę najcenniejszych metali, czyni to ze szczególnym staraniem. Podczas procesu oczyszczania przeprowadza je przez ogień, dlatego że odpowiedni płomień rozpuszcza metal i tylko w tym stanie oddzielają się od niego domieszki i metal może być odlany we właściwą formę. Doświadczony złotnik nigdy nie odchodzi od swojego tygla, lecz siedzi przy nim, bacznie mierząc temperaturę, aby ani jeden zbędny stopień gorąca nie zepsuł drogocennego kruszcu. Gdy tylko zdejmie ostatnie resztki żużla i widzi odbicie swojej twarzy, w roztopionym metalu gasi ogień. On siedział przy ogniu siedemkroć gorącym i śledził kosztowną swą rudę. Nachylał się przy tym i patrząc uwagą, rozgrzewał wciąż mocniej tę grudę. O rudzie tej wiedział, że próbę wytrzyma. Wyborne otrzymać chciał złoto. Król z niego miał nosić koronę wspaniałą, ozdobną, misterną robotą. Więc w ogniu gorącość to złoto wraz włożył, choć my byśmy nie, rzec mu chcieli. Wszak widział w nim żużel nam samym nieznany, przepławia go w ogniu topieli, a złoto wciąż bardziej jaśniało wspanialej, choć oczy zalane są łzami, my ogień widzimy nie ręką mistrzowską i trwożnie pytamy, co z nami? Lecz złotu naszemu wciąż blasku przybywa, aż widać w nim twarzy odbicie. Złotnika schylony, choć go nie widzimy i patrzy, jak kocha nas skrycie. Czyż miałby ktoś myśleć, że radość mu sprawia ten ból nam przez chwilę zadany? Ach nie, wieczne szczęście przez trud ten krzyżowy nam dać chce nasz Pan ukochany. Więc siedział i bacznie z ogromną miłością nad dziełem swym czuwał wytrwale. Swe złoto natychmiast zaprzestał podgrzewać, gdy czystość osiągło w swej chwale. Usiądzie, aby wytapiać i czyścić srebro.